Jest to poważny czas weryfikacji naszych relacji, które przez wiele lat były budowane różnego rodzaju spotkaniami, współdziałaniami, programami realizowanymi wspólnie, inwestycjami. Dziś staramy się to głównie przemienić na pomoc humanitarną, która powinna trafić do naszych przyjaciół w obwodach ukraińskich. Dzisiejsze obrady Sejmiku będą na pewno zdeterminowane tą sytuacją, którą mamy za naszą wschodnią granicą, naszych przyjaciół Ukraińców. Oczywiście świat cały też z niepokojem śledzi to, co się tam dzieje i mam nadzieję, że cały świat zjednoczy się w pomocy dla, dla naszych wschodnich sąsiadów, żeby odparli najazd. W związku z tym, bo z, ty, z najazdem mamy po prostu do czynienia, w związku z tym chcemy przyjąć dzisiaj na sejmiku. Takie, takie stanowisko wyrażające no z jednej strony ogromne, gorące poparcie dla, dla Ukraińców walczących z najeźdźcą, a z drugiej strony też takie, które zachęca obywateli naszego województwa do udzielania wszechstronnej pomocy uchodźcom i w którym też prosimy o to, żeby w naszym województwie nie wstrzymać paniki, żeby no nie grać w, Scenariuszu, który, który napisał pan Putin. Organizujemy tę pomoc. Staramy się przy współpracy z wojownikiem dokonywać przerzutów tej pomocy. Dziś pierwsza pomoc trafi do Iwano-Frankowska, do Stanisławowa. Wyjadą oczywiście gospodarze tamtego terenu, przekażemy to na granicy. Ale też chcemy wesprzeć dziś na Sejmiku finansowo te samorządy, które są na pierwszej linii współpracy i pracy z na temat przyjmowania uchodźców. Mam tu na myśli powiat lubaczowski, powiat jarosławski, powiat przemyski i oczywiście powiat bieszczadzki, ale także wesprzemy miasto Przemyśl, które rzeczywiście jest w tej chwili w bardzo dużych kłopotach, jeżeli chodzi o uchodźców, ale nie, nie brakuje u nich zaangażowania, determinacji, realizują to z pełnym poświęceniem. Chcemy skierować też pomoc do Ochotniczych Straży Pożarnych, które by dokonały zakupu sprzętu, który by służył ochronie przeciwpożarowej i także ten sprzęt przerzucić na Ukrainę. No i także uruchomimy dużą pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy tu wstępne zgody Komisji Europejskiej i Ministerstwa Funduszy, będzie to około 50 milionów złotych na wsparcie przedszkoli, żłobków, świetlic, domów środowiskowych, domów dla osób starszych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego zostało wytworzone wiele. Świetki z żłobków przedszkoli, które dziś w sposób taki grantowy zostaną wsparte, aby mogły te swoje usługi świadczyć bezpłatnie dla rodzin ukraińskich, które przebywają albo będą przebywali na naszym terenie, czyli 50 milionów złotych, a z budżetu 1700, już dziś podejmiemy decyzję na SMIC-u. Bardzo apeluję do wszystkich, do wszystkich mieszkańców naszego województwa o taką empatię dla, dla uchodźców, o to, żebyśmy pomagali jak a każda okazana pomoc będzie na pewno przyjęta z wdzięcznością, a wierzymy w to, że dobro wraca i że, że najeźdźca zostanie otwarty.